Witajcie, jestem Hebi, witam was w kolejnym odcinku z naszej serii z Might & Magic Clash of Heroes. I w tym odcinku kontynuujemy naszą przygodę Aidanem. Chcę rozwalić tego teraz maga, o czym już wspominałem w poprzednim odcinku i zastanawiam się, czy sobie dokupić dwóch diabłów. Czy ogólnie diabłów. O, i od razu by było... Znaczy władców otchłani, to nie są diabły. Tak do końca. Ale nic, czemu te demony nie pragną wiedzy wzorem czarodziejów? Czemu te rogate bestie nie chcą mnie słuchać, przecież staram się uwolnić ich umysły? Oczywiście, taki... Ale niby ma ósmy poziom, ale ma czwarty TT, drugi Tytana. Nie wiem, czy to będzie trudne. Ma dużo życia, to prawda. Ale jednostki niezbyt silne. To nie do końca tak to miało wyglądać, ale może być. Ja bym spróbował zrobić tym razem po tej stronie sukupkę. Żeby one nie były w jednej linii. Czy no ja wiem, że on ma tutaj tego całego Tytana i on może napsuć krwi, to prawda. Ale mimo wszystko jakoś staram się mu zaufać. Aż nie wiem, czy nie wyjdę na tym źle. No ale pomińmy takie szczegóły. Może, a nuż się uda, właśnie. Trzeba być dobrej nadziei. No nie, złożę sobie go, dobra. No to w takim razie sukupka i tak by nic nie zdziałała. Teraz, no, trzeba się skupić na ataku na niego. Na nim. Dobra, nieważne. Dobra, zalecam sobie mimo wszystko te jednostki i to jest bardzo... to był bardzo dobry pomysł. Zresztą sobie mogę zrobić tego. Pieska. Sorry, on teraz będzie atakował, ale... Właśnie mój piesek go zatrzyma. Kolejny! Dobra, możesz sobie go tu ustawić, tu sukupka cię zje. Zrobiłbym tu teraz tę sukupkę. I zaraz znowu wezwiemy sobie jednostki, bo sukupka uderzy piesek i ten. Dobra, i w ogóle też trzeba zacząć tu tego blokować. Bo ten jak mi wbije, to wbije trochę obrażeń. Nie mam pojęcia, co ty do mnie... Co ty tu wyprawiasz, człowieku. A, sukupka jednak pierwsze. No ale w sumie ułatwi trochę drogę pieskowi. Okej. O, i to jest coś wspaniałego. Diabełek. Tylko trzeba go teraz złożyć, oczywiście. No, zaczynał się na murach na szczęście. Zaraz sukupka i ten uderzą. I ja nie wiem, co ty, człowieku, kminisz. Okej. Okay. Bałem się trochę, że spieprzyłem to. Wezwij sobie jednostki. Okej. Okay. No, sukupka go zjedzie trochę. No, ale tu zaś będzie miał kolejnego.
No nie jest dobrze. No ten niezdolny nie wyrobi się. Z zaatakowaniem go. No ale nie skupmy się na normalnych atakach. Może jednak coś z tego wyjdzie. No nie, on teraz będzie miał kolejnego tytana. To nigdy nie kończy się dobrze. No ale walczmy dalej. Tu sukupka powinna go zjechać do pewnego poziomu. Czyli już mi diabła nie zabije, powiedzmy tak sobie szczerze. No i ten mur już nie jest taki silny. O! 4 mu zostały. To pies go zje. Powiedzmy sobie szczerze. No to jeszcze sukupka go do... trochę obije. Aha, on już atakuje, dobra. To się na murze zatrzyma. Jeden, no dobra. Głównie na... diable, no ale jednak. Ale jednak. To jest diabeł. On się w tańcu nie pierdzieli. No władca otchłani, no czyli na jedno wychodzi. Jak już mamy być. Boże, co on ma te mury? Okej. Przynajmniej tyle. Wezwij jakieś tam jednostki. Tu zrób tego, tu zrób podwójnego. Może nawet potrójny się uda. Kto wie? Trzeba być zawsze dobre myśli, tak? Ale on w ogóle nie chroni tej lewej części ostatniego rzędu. W sumie to lepiej dla mnie. Jakby nie patrzeć. Ja. On już jest prawie jak jedna z tych lepszych jednostek. To dobrze w sumie. Tura gracza. Raczej się nie dam na wyższy poziom. Ale mogę dać sukupkę, przynajmniej jeszcze jedną. Znaczy no nie na wyższy poziom. Ale po prostu żeby była. No i co? O! Kolejny tytan. Nie jest dobrze. No ale w sumie już będzie koniec. Osobiłem mur. Ja osobiłem tytana. Sześćdziesiąt trzy. Plus 20. Brawo. Nie miał szans na przeżycie tego. Mówiłem, ten cały władca otchłani i sukupka bardzo robią grę. Powiedzmy sobie szczerze, bez jakiejś... oszustw. Plus no ten dodatkowy ruch. Zlecenie wykonane. Ten dodatkowy ruch zawsze jakiś tam sposób pomaga, tak? Już na starcie jak mamy nasz pierwszy ruch, co zawsze zaczynamy z dwoma, tak tutaj mamy trzy, czyli tak jakby normalny drugi. Więc jak dla mnie worth it, totalnie worth it. Plus 4 ruchu w normalnych ruchach. Czasami jak się trafi, to nawet 5. Okej, ty jeszcze nie masz nic, tak? Okej. No to też będzie bardzo fajna kwestia z nim. Bo on tu, akurat ten zleceniodawca, to jest ostatni, który może nam cokolwiek zlecić.
Idźmy już na te, chodźmy już na tę górę. Później tak będziemy musieli tam iść, żeby tam jeszcze jakiegoś ciecia pokonać. Więc easy. Nie jest żaden problem. Łoś! Bo ja tu na klawiaturze klikam i myślałem, że nie zdążę jakby zablokować i będzie walka. No. Słuchajcie uważnie, demony, magowie i wy, zbieranino wszelkiego tałataństwa. Macie przejść przez portal i przygrupować się w Heresz. Nasz pan ma tam dla was zadanie do wykonania. A jeśli go nie wykonacie, to pan znajdzie dla was miejsce o wiele gorsze od Szeok. Aha, i tu jest właśnie... Będzie bardzo... Ach, uciekł nam, za mną jest Wef. Idziemy w ślad za nimi. Ale przecież nawet nie wiemy, dokąd prowadzi ten portal, a wśród nich byli czarodzieje. Czarodzieje są paskudni. Portal prowadzi do Azexesa i to jest wszystko, co muszę wiedzieć. I tu będzie kwestia dosyć ciekawa, co widzieliśmy podczas kampanii Heresz. Kampanii Fiony. Tak. Gdzie my jesteśmy? Widzisz Azexesa? Nie mogę go też wywęszyć. Muszę się teleportować gdzie indziej. Ach, ktoś za to zapłaci. Może ci magowie będą wiedzieli, dokąd się udał. Teraz już wiecie, gdzie jesteśmy? Dokładnie, ja sobie to zapiszę, bo to może być... myślę, że trudniejsza walka. Ale to jest to, co widzieliśmy... Fioną. Pokonaj wroga. Ono ma druida... Gina na trzecim, Rakshasa Raja na drugim. Ale tak to ma czwarte o poziomowe jednostki, szósty level. Myślę, że nie będzie jakimś większym problemem, chociaż myślałem, że... jednak większym. Tura gracza. To bardzo ciekawie wygląda. Zrób tak. Zrób tak. Tak. I tak. I to już jest coś, dlaczego warto zabijać demony. O. Stworzył Semurk, no fajnie. A Rakshas ci się raczej nie uda złożyć. Chociaż... może udać jednak. Jednak może udać. Co nie jest wcale takie dobre. A co z wami? Ja to dam wam tego. Proszę. I wszyscy zadowoleni. Każdy ma coś do roboty, tak? Oj. Jezu, wylałem się na siebie herbatę. Dobra, złoży go. Rakshasa Raja. Jakoś go tam przyblokujemy. Jak ja to zwykle mówić easy. Czym już zacząłem wkurzać znajomych. Bo nieważne jaki jest problem, zawsze jest easy. Patrzcie to. Patrzcie to. Masakra. O, fajnie. Wzmocniłeś mojego... kochanego. Zamroziłeś mi... mojego... A chociaż nie, nie zamroziłeś. Dobra. Zaraz biją tam oddziały. Patrz, jak przechodzę jak przez ciasto. O, to też wygląda ciekawie. Nie powiem. Spoko, rób sobie tam ich. Ja za to skorzystam z...
z tego miejsca i tu zrobię sobie sukupkę. Okej, zniszczyliśmy mu tego. No. Jak on się nazywał? Rakshasa Raja, o. Zapomniałem już jak się nazywał, totalnie. Dobra, teraz wbija ten diabełek, więc on też może krzywdy narobić. O, kolejny Rakshasa Raja. No co, się obmurował, no teoretycznie słusznie. Dobra, zobaczymy jak sobie diabeł poradzi. Koniec. 44. No prawie całe jego życie mu zabrał, tak? Prawie, bo tam jeden punkt zwycięstwa. No prawie 8 level już. Ach, niewiele, żeby 4 poziom diabła mieć. No jak widzicie, diabeł też potrafi coś tam ugrać. Teraz... No oni też mają 6. 4 poziomy tych, 3 konik i 2 diabeł, dobra. Wtedy nam się przywalczyło, bo mieliśmy tego diabła od razu prawie całego ustawionego, więc... Która gracza? Zrobiłbym tak, ale... Ja wiem, że to do niczego nie doprowadzi. Tak bym to zrobił. Mimo wszystko. No tak, co zrobi jednego konika. Dobra, jednego na razie tylko zrobi. Przy diable, no. Teoretycznie słusznie. Teoretycznie. Ja bym sobie tu zrobił tę sukupkę. Bo ona jest twarda. Więc ona sobie da radę. Teraz będzie wbiegał ten w ogóle, który zje mu trochę tych obrażeń. Znaczy to życia, a nie obrażeń. On mu nie zje obrażeń. 9. To się chwali. Okej. To też jest fajne. Trzeba tu zacząć robić. Bo oni mogą jednak skrzywdzić mojego diabełka. No ale to nic, bo tu zaraz bije ten, więc spokojnie. Okej, poproszę ciebie tutaj, ciebie tutaj, ciebie tutaj, ciebie tutaj. Aha, ten tutaj wbije piesek. Dobra, on praktycznie nic nie skrzywdził. Kolejny koń, jak na złość. Jeszcze w takim ciulatym miejscu. Ach. Dobra, mój diabeł ma 64, to nie zadadzą aż tyle obrażeń. Dobra, ten się zabił od ognia. Zrobię sobie lepszy mur. O, no to ten może mi jednak... Aha, dobra, ten mi jeszcze... Trochę się zregenerował. Zarał tylko 18. No diabeł, o kurde. O, spieprzył to, dobra. Tyle dobrze. Tyle dobrze. No szkoda mi tego... mojego... diabełka.
który tyle stracił, no ale... Są wojna, są ofiary, tak? Są wojna. Jest wojna, są ofiary. Nie, nawet nie wiem co zrobić. Chciałem zrobić tego podwójnego, no ale myślę, że to już chyba nie będzie potrzebne. Patrząc po ilości jednostek, jaką posiadam gotowych do ataku. Nie wiem, coś tu teraz tutaj zrobił. A nie zauważam, że pieska mogę złożyć. Dobra, ale to i tak jest już nieistotne. Oj, diabeł. 35. Brawo. Ponad połowa jego życia. No nie masz szans, człowieczku, nie masz szans. Więcej życia. No i pewnie diabeł wleweluje. Dokładnie. Na czwarty. No to już jeszcze niedużo brakuje. Sukupce na piąty. Otrzymałeś się, genialnie. A idealnie, może powinniśmy wrócić do karczmy pod wrzeszczącą harpią i obedrzeć jeszcze kilku ze skóry. Dzięki temu portalowi lub bardzo podobnemu moja rodzina przestała istnieć. Nie pozostawię go w całości. Ale czy nie będziesz go potrzebował, by wrócić do domu? Nie, żebym cię wyganiała, ale dom bez rodziny to tylko puste mury. Jeśli to przejście pozostanie otwarte, demony będą mogły się swobodnie panoszyć na ziemiach mojego ludu. Nie, portal trzeba zniszczyć. Nawet jeśli miałbym przez to skazać się na wieczną tułaczkę w tym przeklętym miejscu. Chciałem porozmawiać z nimi. Nie próbuj stać oporu, prze... Okej. Okay. Okej, okay, fajnie. To nie przejdziemy, no ale widzicie już, że to jest to samo. No nieźle. Dobra, ale to już tę walkę rozpoczniemy w następnym odcinku, więc jeśli film wam się spodobał, zostawcie w górę, łapkę w górę. Jeśli chcecie coś zapytać, coś dopowiedzieć, mnie poprawić, piszcie komentarze, jeżeli kanał wam się spodobał i chcecie być na bieżąco, subskrybujcie, więc cześć i do usłyszenia.